Cześć, dzisiaj chciałem się z Wami podzielić takim moim sposobem na szybkie uruchomienie nowego projektu na WordPressie. Dzisiaj, w zasadzie wczoraj nawet, zacząłem taki nowy projekt, można powiedzieć dosyć standardowy, to znaczy z projektu graficznego mam zrobić motyw WordPressowy i finalnie oczywiście całą stronę na WordPressie, czyli takie zupełnie standardowe zadanie. No i tak, jak ja w ogóle do tego podchodzę, żeby jak najszybciej taki projekt uruchomić? Pierwsza rzecz, oczywiście postawienie jakiegoś tam nowego, czystego WordPressa. To mam akurat już zautomatyzowane, mówiłem już chyba w podcastach o tym. Tutaj korzystam z takiego prostego skryptu, który tworzy mi nowego vhosta na serwerze deweloperskim. Instaluję certyfikat SSL, instaluję WordPressa i tutaj po kilku sekundach dostaję, można powiedzieć, gotowego WordPressa do pracy. W przypadku tego typu projektów, gdzie do stworzenia jest motyw, korzystam również z takiego szkieletu przygotowanego wcześniej gdzieś tam przez siebie i wtedy tworzę sobie taki szkielet tego motywu na bazie właśnie tych wcześniej przygotowanych plików. Tam mam już też pospinany preprocesor CSS, SAS, z którego korzystam zwykle przy pisaniu CSS-ów, więc tam już mam to wszystko gotowe. Kolejnym takim krokiem jest zrobienie repozytorium Gita, tak żeby wersjonować sobie ten kod motywu i żeby na bieżąco sobie tam komitować te zmiany, które jakby są robione w trakcie pracy. I w tym momencie można powiedzieć, że mam już wszystko, co potrzebuję, aby zacząć programowanie, ale od takiej strony technicznej mam wszystko. Natomiast jeszcze pozostaje kwestia zorganizowania sobie tej pracy w taki sposób, aby ta praca szła szybko i sprawnie. I tutaj przede wszystkim rozbijam sobie cały projekt. Zwykle jest to podział na listę widoków plus jakieś tam ogólne taski typu choćby header czy stopka, tak żeby bezproblemowo sobie zaimplementować już to na starcie dla wszystkich podstron serwisu. I tutaj po rozpisaniu sobie takich tasków mam po prostu przejrzyste wszystko to, co mam do zrobienia. Oczywiście w ramach każdego tasku rozpisuję sobie jeszcze konkretne elementy danego widoku, czyli jeśli mam na przykład stronę główną i tam ona się składa z kilku modułów, to rozpisuję sobie szczegółowo, jakie opcje na przykład muszą być przewidziane gdzieś tam w CMS-ie, w WordPressie, tak aby użytkownik końcowy takiej strony mógł sobie bez problemu konfigurować tą stronę i zarządzać tą treścią. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli takie rozbicie na te wszystkie widoki, rozbicie całego projektu na taski. Potem zwykle wypisuję sobie jakieś takie kluczowe elementy dotyczące projektu, czyli na przykład wszelkie kolory, które są używane w projekcie, spisuję sobie w jednym miejscu. Zwykle są to po prostu zmienne też w CSS-ie. Oprócz tego wypisuję sobie takie elementy jak ilość sidebarów, które muszę dodać do tego motywu, czy ilość lokalizacji menu, które będą gdzieś tam przewidziane w tym motywie, tak żeby na początku te elementy sobie już dodać i móc budować sobie te poszczególne rzeczy, tak jak na przykład czy to menu, czy sidebary i móc je stylować potem już w trakcie pracy. I tutaj też na tym etapie zwykle dodaję sobie jakieś customowe typy postów czy customowe taksonomie, jeśli oczywiście projekt tego wymaga, tak? No to na starcie tutaj sobie już tworzę jakieś tam własne typy, jeśli faktycznie w projekcie jest taka potrzeba. No i z takim zestawem mogę spokojnie zacząć pracę. A tutaj, tak jak mówiłem, zautomatyzowaną mam tą część tylko do instalacji WordPressa. Natomiast już widzę, że dobrze by było zautomatyzować sobie też generowanie tego szkieletu motywu plus na przykład tworzenie repozytorium gitowego w tym skrypcie, tak żeby już po uruchomieniu tego skryptu dostać takie środowisko, w którym mogę po prostu już zacząć programować i wchodzę i mam gotowe miejsce do tego, aby już od razu przejść do tworzenia kodu, a nie zajmować się tym etapem takim przygotowawczym. Ode mnie to tyle. Daj znać w komentarzu, jak Ty podchodzisz do tworzenia nowych projektów, czy to właśnie na motywie, czy jeśli budujesz własny motyw gdzieś tam na bazie projektu graficznego, bo jestem bardzo ciekawy, jak po prostu Wy podchodzicie do takiego tematu, więc znajdź te 10-20 sekund i zostaw mi krótki komentarz, w jaki sposób
Ty startujesz nowe projekty na WordPressie. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Wracam do pracy. Cześć!